Cześć moi mili, witam was w trzecim odcinku Nory Prowokatora. Odcinku, który ma to szczęście, że jeżeli chodzi o czas, o przestrzeń, trafił na moment, który dla nas graczy jest najlepszy, czyli święta Bożego Narodzenia oraz świętego Mikołaja, czyli dwie okazje, ażeby otrzymać bardzo fajne prezenty typu encyklopedia, książka albo coś równie niepotrzebnego jak skarpetki. Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy Allegro, a zatem wszystko, czego nie potrzebujecie, na Allegro wrzucacie i kupujecie gierki. A w każdym bądź razie ja tak zawsze robiłem i myślę, że wy również nie jesteście chcieli bić. Jeżeli jesteście fanami Mafii 2, to zapewne zapoznaliście się z demem tejże gry, które się nazywało właśnie Mafia 2 i kosztowało około 200 zł i ukazało się parę miesięcy temu. Otóż świetna informacja dla was, teraz, a konkretnie około 3 grudnia, ukaże się właściwa wersja Mafii 2, pełna wersja z około 100 misjami, która nazywać się będzie Mafia 2, wersja rozszerzona i zawierać będzie wszystkie dodatkowo płatne pakiety. Cóż, jeżeli byliście ciekawi, jak to jest z wydawcami i jak się robi graczy w trąbę, no to właśnie wiecie, wersja rozszerzona już 3 grudnia, musicie to mieć. Bóg stworzył świat w 6 dni, zaś znając charakterystykę ludzkiej prokreacji, Kazunori Yamauchiego tworzył przez jakichś kilka minut, oczywiście rękoma i nie tylko różnymi innymi członkami także, jego rodziców, za co serdecznie Panu Bogu dziękujemy. Szef Polifonii najwyraźniej jednak nie chce się wzorować na samym Bogu, bowiem na Gran Turismo 5 przyszło nam czekać 5 lat. Nie jest to mało, ale też Gran Turismo 5 nie jest po prostu małą grą, tylko jednym wielkim symulatorem, który dla fanów racingu jest po prostu prawdziwym gralem. Wiem, nie jest to popularna obecnie opinia, wiele osób oczekiwało cudów na wierzbie, a konkretnie oczekiwało, że w Gran Turismo 5 będą również latać wahadłowcem, ale moi mili, to jest dalej tylko i wyłącznie gra wyścigowa i jeżeli spojrzeć na content, to naprawdę niczego temu tytułowi nie brakuje, choć oczywiście nie wszystko jest idealne, ale też świat również idealny przecież nie jest, a Pana Boga nikt za to nie wini, a przynajmniej nieoficjalnie. Wróćmy jednak do Gran Turismo 5 i do tego, co w grze znajdziemy. I tak najważniejszym miejscem jest oczywiście menu główne, gdzie zastaniemy trzy bardzo ważne opcje. Pierwsza opcja to tryb GT, druga opcja to tryb Arcade, natomiast trzecia to GT TV, gdzie możemy oglądać różnorakie filmiki i jakieś inne materiały multimedialne związane z Gran Turismo i motoryzacją. Nas graczy interesują oczywiście najbardziej tryb GT oraz tryb Arcade. Jeżeli chodzi o ten drugi, to nie ma tak naprawdę nad czym się rozwodzić. Tutaj możemy sobie bardzo szybko stworzyć jakiś wyścig albo time triala i pokręcić różnorakie kółeczka albo inne piruety. W GT natomiast kryje się cała magia tej edycji Gran Turismo, czyli nasza kariera, która jest naprawdę bardzo rozbudowana i początkowo może się wydawać, że jest to wszystko bardzo skromne, ale tak naprawdę jak zaczniemy się zagłębiać w te wszystkie menusy, to okaże się, że jest tu naprawdę bardzo dużo grania. Niestety, menusy to zarazem moim zdaniem największy minus tej edycji Gran Turismo. Nie są one zbyt przejrzyste, również loadingi potrafią dać mocno w kość i tak naprawdę to jest rzecz, która najbardziej irytuje, poza rzecz jasna wszystkimi samochodzikami, które się nie zaliczają do klasy premium, a tych jest ponad 1000, to znaczy tych właśnie, które się nie zaliczają, bo premium jest zaledwie 200. Nie wiem, czemu Polifony po prostu nie zrezygnowało z tych samochodów, które nie trzymają tego wysokiego poziomu, można było je spokojnie zaorać i nikt by, jak sądzę, za nimi nie płakał, no ale skoro już są, trudno, nie wszystkim się to podoba i w zasadzie, no, ciężko się dziwić, ale też powiedzmy sobie szczerze, no te autka nie wyglądają znowu tak tragicznie, po prostu brakuje im tego widoku z kokpitu, a podczas samych wyścigów można to jakoś przeboleć, bo jednak zwraca się uwagę przede wszystkim na trasę, a nie na wygląd samochodów. Skoro zresztą o jeździe mowa, to trzeba powiedzieć jedno. Gran Turismo 5 jest jedynym konsolowym tytułem, podkreślam to, jest to naprawdę jedyny konsolowy tytuł, który może rywalizować z symulatorami samochodowymi znanymi z PC i Forza. To powiedzmy sobie szczerze, co najwyżej Forza Italia i to w piłce nożnej, bo niestety moi mili, ale Forza naprawdę ma się czego uczyć,
bo model jazdy z Gran Turismo jest niedoścignionym wzorem na konsolach i wszyscy ci, którzy twierdzą, że jest inaczej, to po prostu grają na padzie. I to jest podstawowy błąd, bo Gran Turismo nie jest grą arcade, tylko jest symulatorem i w takie gry gramy na kierownicy. A jeżeli już musimy, nie stać nas na tą kierownicę, oczywiście możemy grać na padzie, ale nie wypowiadajmy się wtedy na temat modelu jazdy, bo moi drodzy, no nie ta bajka. Mnie Gran Turismo 5 naprawdę bardzo mile zaskoczyła, ale też nie spodziewałem się cudów na kiju, wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać, nie poddałem się hype'owi i jeżeli spojrzeć na to obiektywnie, jeżeli spojrzeć na ten content, to 5 lat wcale nie jest tak dużo, bo mamy tutaj i NASCAR, i mamy tutaj rajdy, i mamy super samochody, masę torów, masę tras, zróżnicowane warunki atmosferyczne, więc naprawdę nie można się nudzić, kontentu jest sporo. Nie zawsze grafika jest może na najwyższym poziomie, ale są także trasy, które wręcz zachwycają. No i co jeszcze? Co jeszcze? No trzeba dodać jedną rzecz, że jest tutaj tryb 3D, który potrafi kopać tyłek. Naprawdę gra na kierownicy plus tryb 3D to jest totalna imersja. I polecam, jeżeli macie okazję, wybierzcie się, trwa teraz impreza, na której można sobie pojeździć, tam gdzieś w różnych miastach, właśnie w Gran Turismo 5, pójdźcie, zasmakujcie tego i zobaczycie, że Gran Turismo naprawdę kopie dupę, ale jedna rzecz, jest to gra, która smakuje coraz bardziej, im więcej w nią gracie. Początkowe odczucia mogą być kiepskie, ale im bardziej się będziecie zagłębiać w ten światek wyścigu, tym bardziej tytuł ten wam będzie się podobać. I w tym większym stopniu dostrzeżecie, jak bardzo jest on rozbudowany i po prostu wielki. Pomimo kilku wad, Gran Turismo 5 jest tytułem, który koniecznie musi się znaleźć w waszej kolekcji, jeżeli posiadacie konsolę PlayStation 3. A jeżeli jej nie posiadacie, to warto rozważyć zakup tylko dla tego tytułu, bo naprawdę są to miesiące, ale to miesiące wirtualnego ścigania. Jeśli natomiast chodzi o recenzję, to zapraszam do następnego numeru PSX Extreme, który pojawi się w kioskach już w okolicach 18 grudnia bodaj. Witam Was, skoro tu jesteście, to zapewne po to, żeby zobaczyć najnowszy produkt prowokatora. Tym razem kwestia, która nas wszystkich dotyczy, mianowicie polskie prawo. A jak wiecie, polskie prawo nie stoi po stronie tych, którzy lubią załatwiać sporne kwestie przy pomocy pięści. Jak wybrnąć z tej sytuacji i jak w pełni legalnie komuś zdemolować mieszkanie albo doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu postronnej osoby? Jest na to rada. Zwie się Kinect i zostało wyprodukowane przez Microsoft. Kinect to urządzenie, które pozwoli Wam na nieskrępowane, w pełni legalne i usprawiedliwione tępienie innych ludzi. Jeżeli komuś wybijecie zęby albo zdemolujecie mieszkanie, to najpewniej unikniecie konsekwencji. Nawet jeżeli przyjedzie policja, to jeżeli powiecie, że to wszystko wina Kinecta, z pewnością panowie w niebieskich kołnierzykach dołączą się do imprezy i może nawet wyciągną swoje pałki, którymi w ferworze zabawy zdzielą waszych nielubianych znajomych. Kinect posiada cały szereg genialnych rozwiązań, dzięki którym może obserwować wasze ofiary. Ale to nie wszystko, bo Kinect posiada jeszcze cały szereg dodatkowych funkcji. Oto niektóre z nich. Możesz użyć swojego kontrolera Kinect jako wieszaka na twój gangsterski, przepocony podkoszulek. W zimowe wieczory Kinect doskonale ogrzeje twoje stopy. A jakby tego było mało, Kinect będzie stanowił świetną i elegancką podstawkę pod twój kontroler PlayStation Eye. Jak sami widzicie, to maleńkie urządzenie jest niezbędne w waszym domu. Jeżeli kogoś nie lubicie, to koniecznie zaproście go na imprezę i pograjcie sobie w jakąś gierkę na Kinectie. Cena podana na ekranie. Teraz jednak spójrzmy na Kinecta nieco poważniej i zastanówmy się, jakie to tajemnice spowijają to piękne, lśniące, czarne urządzenie, które z pewnością dzięki swojej charakterystyce spodobałoby się kobietom. Przyznać trzeba, że we wnętrzu tego obucha znajdować się musi naprawdę skomplikowana maszyneria, skoro Microsoft każe sobie śpiewać za ten kontroler aż 6 stówek.
Nie jest to mało, powiedzmy sobie szczerze, za taką kasę kupić można naprawdę bardzo wartościowe i przydatne rzeczy. Zatem pytanie, czy warto zarżnąć naszą świnkową skarbonkę albo uszczuplić nasze kieszenie, ażeby zdobyć to przepiękne urządzenie? Aż się zrymowało. Jak to w naturze bywa, zależy jak leży. A w przypadku Kinecta wszystko zależy od tego, jaki macie pokój i jak możecie sobie to wszystko zorganizować. Bo nie ukrywajmy, ale owe 1,8 metra to mrzonki i ażeby komfortowo grać na Kinekcie, tak naprawdę potrzebujecie 3 metrów wolnej przestrzeni przed telewizorem. W mojej noże niestety to nie przeszło, z prawej strony mam stół, z lewej strony mam stół, nad głową mam żyrandol, a odległość do kanapy to jakieś 2 metry i 20 cm, zdecydowanie za mało dla Kinecta. Co za tym idzie, musiałem stworzyć niewyobrażalną konstrukcję z kartonów, ażeby w ogóle móc Kinecta przetestować. Ile było przy tym bluzgów, chyba nie muszę mówić. Sam Kinect, no cóż, jest zaskakująco duży, wystaje z niego sporo okablowania, co więcej, trzeba go osobno podłączyć do sieci, a jakby tego było mało, to gad żyje własnym życiem, bo kiedy go podłączymy do konsoli, to wesoło nam kiwa główką, zapraszając do zabawy. Kobiety pewnie to skądś znają. Plusem Kinecta bez wątpienia jest precyzja, faktycznie kursorek na ekranie działa całkiem sprawnie, chociaż skopany interfejs potrafi wzbudzić sporo irytacji, co ma miejsce zwłaszcza przy tworzeniu naszego awatara, kiedy to różne opcje uaktywniamy zupełnie tego nie chcąc. O wiele szybciej byłoby na padzie. Ciekawe jest również to, że Kinect się grzeje, ale na szczęście nie wibruje, bo wtedy niektórym mogłyby przyjść różne głupie pomysły do głowy. Niemniej umówmy się. Wszystko to nie ma znaczenia, tak naprawdę liczą się gry. Nie ma także znaczenia to, że Kinect jest naprawdę wielokrotnie większy od PlayStation Eye i bardzo trudno go ukryć, po prostu musi stać na wierzchu, każdy go zobaczy. No jest taką swoistą dominantą przy telewizorze i niestety tego nie unikniemy. Ale też nie wygląda tak źle, no design jest całkiem sympatyczny. Przede wszystkim sprawia to wrażenie solidności, także nie jest naprawdę źle. No ale właśnie, gry. Przyznam szczerze, że kopary z podłogi nie zbierałem, zębów nie straciłem. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie jest to nieco rozbudowany iToy. W zasadzie jedynym tytułem, który potrafi nas bardziej wciągnąć, jak na razie jest Dance Central, która to gra naprawdę jest niezła, potrafi dostarczyć sporo rozrywki, ogólnie jest przemyślanym produktem i z pewnością spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Co więcej, kamerka Microsoftu potrafi przechwycić bardzo dobrze nasze ruchy. Faktycznie to, co robimy, przekładane jest na ekran, co zresztą widzicie na filmikach. Także zabawy jest sporo i przede wszystkim jest to zabawa naprawdę dokładna, co ma spore znaczenie, bo w przypadku innych tytułów z tą dokładnością bywa różnie. Zwłaszcza widać to w Joyride Racing, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, co robimy, bo i tak dojedziemy do mety, a autko nawet będzie nam automatycznie zbierać bonusy i skręcać. Jeżeli z kolei chodzi o Kinect Adventures, to powiem, że gra jest dość nudna, przede wszystkim jest monotonna, mało precyzyjna, niektóre zabawy są po prostu nieprzemyślane, odbijamy jakieś piłeczki, precyzji naprawdę tutaj nie ma, jest to zwykły iToy znany z PS2 i powiem tak, jeżeli chodzi o Kinecta, na dzień dzisiejszy nie zachwyca, potencjał jest, jest precyzja, ale wszystko zależy od deweloperów, czy to wykorzystają. Obecnie jestem na nie, naprawdę 600, warto wydać na coś innego i poczekać, aż Kinect stanieje i pojawią się gry, które naprawdę wykorzystają jego możliwości. Dance Central to jednak za mało. No i to tyle, moi mili, jeżeli chodzi o norę prowokatora. Ja już śmigam, ponieważ moja dobra koleżanka ma straszną ochotę na loda. Zatem idziemy do lodziarni. A jeżeli chodzi o nas, to zobaczymy się już za 10 dni, czyli w standardowym terminie. Natomiast wy koniecznie kupujcie Kinecta, ponieważ Microsoft płaci mi od każdego egzemplarza sprzedanego w Polsce. Tak więc nawet jeżeli nie macie konsoli, kupcie go. Jak sami widzieliście, ma kilka ukrytych, bardzo pożytecznych funkcji. No i cóż, no i to tyle, moi drodzy. Ja spadam. Do następnego.